Ciekawe, jak to rozwiąże. Ciekawe, co się działo pod tą ziemią. Wpadłam na taki pomysł, słuchajcie, i ja chyba wiem co. Że naprawdę Beho jest świetne. Że jest super świetną parą. Że po prostu świetnie, świetnie, świetnie. Cześć, witajcie na kanale Papierowa Embers. Dzisiaj reakcja na szósty odcinek piątego sezonu The 100. Przepraszam, nie chciałam zajechać tym akcentem, przysięgam. Jeżeli jesteś tu nowy, to witam cię serdecznie. To jest odcinek, w którym oglądam The 100 i reaguję. To wszystko zostało nagrane, zmontowane i teraz to widzicie. I nie przestrasz się, gdyż jestem ogromną fanką Bellamy'ego, Bellark i no, ogólnie tego serialu, także naprawdę dużo emocji. Zamiast jakiegoś wstępu pod tytułem jakie mam przewidywania, czego wyczekuję, to niestety coś innego dzisiaj będzie. Dużo osób prosiło, abym dawała dłuższe fragmenty serialu w reakcjach. Niestety tak się nie da, gdyż takie jest prawo cytatu na YouTube. Ja nie mogę dawać dłuższych fragmentów serialu, ponieważ zablokują mi kanał, więc daję tak długie jak się tylko da i o ile to jest potrzebne, wiadomo o co chodzi. Ale kilka reakcji na przykład zostało już zablokowanych przez to, że dałam dłuższe fragmenty. Także uwierzcie mi, nie robię tego specjalnie, tylko po prostu taki jest wymóg. Abym bardzo chciała, żeby te reakcje przetrwały, a wiem, że YouTube zmienia swoją politykę. Także nie wiem jak to będzie, trzymam kciuki, oby jednak dało radę te krótsze fragmenty serialu dawać. Dobra, no jedziemy. Just do it! Uwaga. Oktawia, potrzymać cię za rączkę. O, całkiem dzielnie to znosi. Maddie's a big fan. She's heard every story about the girl under the floor who saved the human race. To brzmi jak takie, wiecie, jak taka mamusia, która właśnie spotkała idola swojej córki i Maddie jest twoją wielką fanką. Może prosić o autograf i zdjęcie. Cudowne ujęcie, czekałam tylko na to ujęcie, naprawdę powiem wam z ręką na sercu, że czekałam na to ujęcie, przepiękne. Kocham The 100 za te piękne ujęcia, które chwytają za serce i zostają w pamięci. One crew, I banished this murderer from the bunker 6 years ago. My judgment still stands. Oh. She has 24 hours. Szachmat. Słuchajcie, żeby było jasne, ja lubię Echo. Echo jest naprawdę całkiem dobrze skonstruowaną postacią. Gaja jej nie lubi, w tym momencie ma swój własny protest i się drapie. Jednak, tak jak wspomniałam w poprzedniej reakcji, ja nie czuję chemii między Bellamym a Echo. Ja wiem, że to jest tak na siłę wpychane, żeby było pokazane, że Bellark nie dostaniecie, macie za to Echo i się nie cieszcie. Słuchajcie, nie wszystko bierzcie sobie na poważnie. Mogę powiedzieć, że fajnie by było, gdyby ją niedźwiedź zjadł. Ale czy jej tego życzę tak na serio? Nie. Chyba. W sensie byłoby fajnie zobaczyć, jak ktoś został pożarty w The 100 przez niedźwiedzia i na Echo mi najmniej zależy, ale no. Wiecie, słowo nienawidzę jest bardzo potężne i mogę sobie to rzucić od tak, ale czy ją tak bardzo nienawidzę? No nie, po prostu, wiecie. To jak wytłumaczyłam w pewnym komentarzu, ktoś lubi pączki z lukrem, druga osoba nie. Octavia, stop! It was 6 years ago. You just can't cast her out. She won't survive. A propos Octavii. Z Octavią mam taki problem, że faktycznie fajnie, że jest taką ni to złą, ni to dobrą postacią, ale przede wszystkim, że ma klapki na oczach i dba o swój lud. Okej, to jest fajne, tylko ona bardzo ślepo działa jako przywódczyni, tak? Naraziła całą swoją armię na niebezpieczeństwo, raczej całą armię tych najlepszych wojowników na niebezpieczeństwo. Więc niech się nie dziwi, że teraz tak naprawdę jej lud nie chce
za bardzo jej słuchać, okej? Okay? I tak ją właśnie oceniam jako przywódcę i niestety smutno, że ma takie klapki na oczach i teraz też ona działa pod wpływem emocji, tak? Nie działa dobry przywódca. I rozumiem też, że nie działa z serca, w sensie wiecie, a to jest dziewczyna mojego braciszka, więc będę dla niej miła. Okej, okay, ona powinna być obiektywna, surowa, a zarazem miłosierna. Wcale nie mówię o Bogu, tylko o Oktawii. Ale no kurczę, powinna to inaczej jednak rozegrać. I widzicie, widzicie? Ja bronię Echo. Teraz mi nawet żal Echo, bo z jednej strony nie dość, że 3/4 fandomu jej nie lubi, no bo Echo, to jeszcze ma zostać wygrana, bo Oktawia. To będzie jedzenie. To będzie jedzenie i to jest bardzo dobry i stary chwyt, jak chodzi o... Albo nie, to będą bomby. Szczerze, bardzo dobry ruch od pułkownik i tego się obawiałam, że tak właśnie będzie. Kurczę, to jest też szablonowy, taki epicki ruch i podoba mi się to. You and your politics. Two missiles and this war would be over. Ten psycholog mnie wkurza pod tym względem, że on tak bardzo działa. Zróbmy rozróbę i tyle. Będzie fajny pumi. It must be hard. Being a visionary surrounded by people who can't see. Story my life. Kurde, ale ona jest zarąbista. Zaczyna mi się podobać. Naprawdę stworzyli antagonistę godnego Oktawii. Oktawii, którą kochaliśmy przez 5 sezonów. Przez 4 sezony, przepraszam. Trwa 5 sezon. To jest naprawdę nieladowy czyn. Yoza can see our every move. That's where Monty comes in. Laser cone. It's dialed right into their mothership. I stara ekipa wraca. Clark, Bellamy, Monty. Yeah! O to chodziło. Tylko się obawiam, ale też z drugiej strony wiem, że nadejdzie tak dobra akcja i znowu taka dobra bitwa będzie i takie będą emocje. Już się nie mogę doczekać, aż będą chcieli próbować odbić to piękne zielone pole. Reakcję oglądasz? Reakcję nagrywam, nie mogę oglądać. Oglądałaś film? Oglądam, jestem w trakcie. I co? Będziemy potem oglądać. No jak potem? Monika! No podoba mi się, jest okej. Okay. Potem oglądamy. Zamknij, żeby nie mieć spoilerów. Because we did them for our people. Our family. Echo is no different. She was as good a spy. But now she's with me, your brother, who is trying very hard to understand who you are now compared to who you were 6 years ago. Kocham jak Bob Morley całym serduszkiem gra Bellamy'ego. O! Po prostu jego głos. Jego mimika, jego ruchy, wszystko po prostu, on wszystkim gra. Czy Echo jest, raczej ta aktorka grająca Echo jest wyższa? Spy. Truth. Root out the traitors. Bring me their names before they defect, and your banishment is lifted. Można powiedzieć, że między nimi iskrzy. Patum, patum. Let's go, go. Nie podoba mi się takie polowanie. Ja w ogóle nie lubię polowań ani na króliki, ani na Murphy'ego. Tavia catches you, she'll kill you. Living with what we've done to survive is worse than death. Ciekawe jak to rozwiąże. Ciekawe co się działo pod tą ziemią. Wpadłam na taki pomysł, słuchajcie, i ja chyba wiem co. Może oni jedli ludzi. To nie jest taki głupi pomysł i tego każdy by się wstydził. Jestem geniuszem. Ja bym to tak rozwiązała. Straszne, ale trafione w punkt. W sensie wiecie, tych co już nie dali rady żyć i umierali, to się ich jadło. I wydaje mi się, że to by było trafnym rozwiązaniem. Bardzo okropnym, pozbawionym wszelkich
moralności rozwiązaniem, ale no myślę, że mogę trafić. Szansa 1 na 1 000 000, ale zawsze. A wy piszcie, jakie macie teorie, że co się działo przez ten straszny rok w bunkrze. They say you made her into a nap leader. Is that true? Yeah. I can still tell when you're lying. No tak w sumie gadanie w namiocie, który ma ściany z materiału, nie jest zbytnio dobrym, trafionym pomysłem, ale no dobra. Mówiłam. Need me anymore. You was always off with Raven doing your own thing. So what? Tak to działa. Wiesz, Raven jest mądrzejsza, ładniejsza od Murphy'ego. Nie no, dobra, zdania byłyby podzielone. Murphy jest całkiem spoko gościem. Nothing you're gonna like. I'm not turning people in so you can execute them. Spy and a murderer. Najlepiej by było wysłać Echo jako szpiega tam. Nie. Nie zrobią mi tego. Nie zrobią mi z tego. To tak jakby kucyk puścił pawia na mnie. Słodko, ale z drugiej strony jednak nie kupuję tego. Tak, ona jest troszkę wyższa od niego, troszkę. Zrobili mi to. Zrobili mi to. Jeszcze 4. 34, 36. I don't know, but I do know that I can't risk anything bad happening to you. You're my family. Czemu się chce płakać? Wiem, że Clark przeżyje. Oh. Mega. Emory jednak się czegoś nauczyła. Fajna postać się tutaj tworzy. Podoba mi się to. No i no, tak. Ale coś im przerwie? Czy będą uprawiać dziką miłość tuż przy zwłokach? We have a hostage. Ja bym go po prostu zabiła, ale no trzymanie zakładnika też jest fajne. Ja wiem. To kusząca propozycja. Maddie nie posłucha jej, ona coś zrobi. Tylko nie wiem co. O, chyba ktoś jest lekko o ciupinkę zazdrosny. Clark, przyznaj się, to nie jest nic złego. Mi się wydaje, że specjalnie Eliza ma tak grać Clark, że niby jest troszeczkę jednak zazdrosna. Sister is dangerous and Maddie's... I nie ma dziecka, a kraka nabra. O, masakro. O, masakro. Poszła pewnie do Octavii. Czuję, że ona poszła do Octavii i będzie chciała wyjaśnić sprawę. Ej, czy ona strzeliła w Echo? Podpowiem, na pewno nie Święty Mikołaj. O nie. What are you doing here? I need to tell you something. Maddie, zrobisz najgorszą głupotę ever. Nie wierzę. Ta dziewczyna oberwała, dobra, a nie Echo, Echo. O fuj, ona chce ją... Myślałam, że ona chce ją zabić, żeby nie musiała cierpieć. No i nie wiadomo, czy ją lubić, bo byłbyś takim oto umierającym człowiekiem, ona by w twoją ranę wsadziła pluskwę. Dobra, czyli jak widać, jednak pokazali, że Octavia myśli jako przywódca. And I made it look like a real defection. Do you really think Dioza would believe Echo's story?
If I just let them go. I ma całkiem dobre plany, ale z drugiej strony, kurde, nie wiem, co ona knuje z Maddie i nie wiem, czy jej wierzy, czy nic nie zrobi jej. No i nie widzę też Maddie mimo wszystko jako takiej walczącej maszyny do zabijania. Ale z drugiej strony pozna tego chłopca, tego blondyna, który był w pierwszym odcinku, nie, w drugim odcinku na początku był pod opiecznym Jahy. Beho. Mogłam powiedzieć po tych pięknych scenach, że naprawdę Beho jest świetne, że jest super świetną parą, że po prostu świetnie. Ale ja nadal tego nie kupuję. W sensie bardzo piękne sceny, intymne, ale no nie. Przepraszam, jestem tak uparta na Belargi, tyle. Ale okej, nawet jeżeli oni będą ze sobą, a Belarg nie będzie, to po prostu... Ach, mam na tyle silną wyobraźnię i wystarczą momenty Belarg z poprzednich sezonów i tyle. Po prostu trochę smutno, troszeczkę. Decyzja Maddie, no takie jest życie i tak pewnie by postąpiła dziewczynka w jej wieku. O kurczę, tyle nas czeka. Echo będzie próbowała ten nadajnik tam wstrzepić. Raven będzie musiała jej pomóc, więc będzie musiała wydostać Raven. Mają... Murphy z Emory mają tego zakładnika. O kurde, teraz się zacznie taka szybka akcja, a już jest tyle akcji, że głowa mała. No naprawdę jestem pod wrażeniem ogromnym, jak chodzi o ten serial, jaki poziom utrzymuje, jak sobie sam sobie po prostu poprzeczkę coraz wyżej ustawia i po prostu myślałam, że nie da się przebić poprzednich sezonów, a to cały czas rośnie i rośnie po prostu jak taki balonik. No dobra, dajcie znać, jakie wy macie teorie a propos tego, co się działo przez ten straszny rok w podziemiach. No w tym bunkrze. To by było na tyle. Koniec mojej gadaniny. Jeżeli wam się podoba ta reakcja, jeżeli chcecie więcej odcinków o książkach, reakcji, o serialach i tak dalej, to dajcie suba, bo będą takie odcinki. Dajcie łapkę w górę na znak, że ej, Monia, to jest fajne, nagrywaj dalej. I koniecznie zostawcie komentarz z własną teorią. Do zobaczenia. Radioactive, radioactive.